Ukraińscy uchodźcy dostaną pracę w greckim sektorze turystycznym. Grecy chcą ukraińskich uchodźców z Polski. Grecki sektor turystyczny czeka na Ukraińców. Jest ponad 50 tysięcy wakatów i branża liczy na to, że dużą część z nich zajmą uchodźcy wojenni z Ukrainy. Wśród nich ci, którzy przybędą z Polski, czytamy w poniedziałek na portalu dziennika Katchimarini. Skontaktowaliśmy się z firmą w Polsce, która pracuje z wieloma Ukraińcami, przekazał gazecie szef działu rekrutacji grupy hotelowej Sani Ikos. Przedsiębiorstwo już ogłosiło chęć zatrudnienia 300 ukraińskich pracowników. Inna firma poszukuje 200 pracowników z tego kraju, pisze Katkimerini. Gazeta przypomina, że w Grecji przebywa obecnie ponad 25 tysięcy, uchodźców z Ukrainy, z których blisko 10 tysięcy otrzymało pozwolenie na pobyt i pracę. Duża część tych nowych pracowników może znaleźć zatrudnienie w branży turystycznej, dodaje dziennik. Według Andrasa Andreadisa, honorowego przewodniczącego Greckiej Federacji Turystycznej, w sektorze brakuje ponad 50 tysięcy pracowników. Uchodźcy podejmują w Polsce pracę, to wyjątkowa migracja, co czwarty uchodźca w wieku produkcyjnym. Który dotarł do Polski podjął legalną pracę, mówił wiceminister Paweł Szefernaker po międzynarodowym spotkaniu ministrów z 12 państw zajmujących się pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy podkreślił na briefingu po konferencji, że to niespotykana na skalę światową sytuacja, jeśli chodzi o migrantów, żeby w tak krótkim czasie tak wiele osób podjęło pracę. Ta liczba osób wzrasta z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Jesteśmy w tej chwili przed rozpoczęciem pracy sezonowej w Polsce i myślę, że ona również pozwoli na to, że ta liczba się zwiększy, ocenił. Powiedział, że podtrzymuje deklarację, że jeszcze w maju rząd przedstawi pierwsze systemowe rozwiązania, nad którymi obecnie pracuje wspólnie z samorządami powiedział dziennikarzom, że chciałby, aby pod koniec maja procedowane zostały te sprawy w parlamencie, aby pod koniec czerwca, gdy kończy się okres 60 dodatkowych dni dotyczący świadczeń dla polskich rodzin pomagających uchodźcom, rozwiązania systemowe pozwalały na lepsze usamodzielnienie się i adaptację uchodźców z Ukrainy w Polsce. W rozwiązaniach tych mają być określone zasady dotyczące opieki nad dziećmi, edukacji i dostępu do rynku pracy przypomniał szefer Podał, że we wtorek wspólnie z samorządowcami będą roboczo omawiane sprawy dotyczące rynku mieszkaniowego, prawa budowlanego w związku ze zmniejszeniem się dostępności do mieszkań po napływie uchodźców powiedział, że w najbliższym czasie rząd będzie chciał wyjść z propozycją zmian prawnych w tych sprawach w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju.